zawartą sokami. Musisz czuć się swobodnie, mieć na stoliku. Teraz zaczynamy, wygrywamy ostatni materiał. Nazywam się Ewa Bakaprowicz i w imieniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, który działa właśnie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo cieszymy się z Państwa obecności. Tym bardziej, że aktualnie jeżeli chodzi o temat konkursu, jest tak mocno związany, z obecnym okresem, czyli dziesięciolecie, pierwsza dekada Polski w Unii Europejskiej. Temat, którym zarówno tutaj jako ośrodek, jak i uczelnia jesteśmy bardzo mocno zainteresowani, jeżeli chodzi o kwestie promocji i cieszymy się, że właśnie Wasze prace tutaj do nas wpłynęły, że świetnie już dostrzegliście to, co zmieniło się w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Mamy również nadzieję, tutaj i współpracując ze Szkołą Podstawową nr 1, ale także z Waszymi placówkami, które reprezentujecie, że będziecie częstym gościem, ponieważ w ramach naszej oferty można przyjeżdżać tu na to miejsce do Rzeszowa, do specjalnie przygotowanej sali na lekcje europejskie, zresztą nie tylko europejskie, bo prowadzimy również tematykę dotyczącą spraw międzynarodowych, polityki zagranicznej, a to z tego faktu, że ośrodek działa w ramach sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To nasza oferta, natomiast dzisiaj koncentrujemy się głównie na Was, na Państwu. W związku z tym oddam tutaj głos naszemu partnerowi. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Iwona Beres, jestem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, a nasza placówka była organizatorem tegoż konkursu. Za momencik przedstawię Państwu, jak będzie wyglądała nasza uroczystość. Najpierw jednak bardzo proszę o oficjalne otwarcie naszego dnia panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, panią magister Teresę Kulecką. Dziękuję. Jest bardzo miło Państwa powitać. Myślę, że pytania, które pani dyrektor postawiła, to się w pewnej razie łączę. Bardzo jestem zadowolona z tego, iż tak dużo szkół chciało wziąć udział w tym naszym. Naprawdę mieliśmy dużo pracy, aby wybrać spośród tych prac te najważniejsze. Ja moją rolą tutaj jest powitanie Państwa i przeczytanie dwóch które skierował do nas marszałek województwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość. No, nie pozwala wziąć udział tutaj. Pragnę pogratulować zarówno organizatorom, jak i uczestnikom konkursu. Cieszę się, że włączyliście Państwo wspólnie w konkurs, który pokazuje, jak bardzo w ciągu ostatniej dekady zmienił się nasz region. Co niezwykle cenne, wzięli w nim udział ludzie młodzi, którzy są bardzo wnikliwymi obserwatorami otaczającej nas rzeczywistości. Dzisiejsza rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej to okazja do dokonania podsumowań tego, co zmieniło się wokół nas w sferze gospodarczej, społecznej, edukacyjnej, w sferze jakości życia. To także świetna sposobność do podkreślenia i promowania ogromnego potencjału zaangażowania tysięcy ludzi, których pomysł, projekty i inicjatywy w rzeczywisty sposób zmienili i zmieniają rzeczywistość wokół nas. Mam nadzieję, że ta aktywność i te przemiany zauważają na co dzień wokół siebie młodzi ludzie, mieszkańcy Podkarpacia. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom zmagań, ich talentów, pracowitości oraz zaangażowania w sprawy, które tworzą naszą wspólną codzienność. Szczególne słowa uznania kieruję do zwycięzców, życząc, aby nigdy nie zabrakło im zapału do podejmowania kolejnych wyzwań. Pozdrawiam wszystkich Państwa z poważaniem marszałek Podkarpacia. Również prezydent naszego miasta skierował na moje ręce takie podziękowanie. Proszę. Dziękuję. Pani dyrektor przywitała przedstawiciela Akademii Oświaty. Ja jeszcze witam serdecznie przedstawiciela Uniwersytetu Rzeszowskiego, pana doktora Kulczyckiego. W rubryce szczególne osiągnięcia, taki wpis po dzisiejszym wystąpieniu, to jest wasz wielki sukces. Tak jak Państwo widzą na slajdzie, głównym organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie, najstarsza placówka w naszym pięknym mieście,
Niedawno obchodziliśmy jubileusz 230 lat Szkoły nr 1. A partnerem mentorycznym, z którym od lat współpracujemy i współpraca układa się rewelacyjnie, jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Konkurs był kierowany do uczniów starszych ze szkół podstawowych, czyli klas 4-6 oraz uczniów szkół gimnazjalnych. Weszliśmy do umów z i ona, tak jak ja, też wówczas zaczkowała. Dzisiaj mam niebie, bo 11 lat, ale widzę, jak w ciągu 10 lat zmieniłam się ja i otaczający mnie świat. Od tego, że zacząć trzeba, panie i panowie, wyborek stary dla wszystkich jest jak oczko w głowie. Każdy wyborkowianin pewnie cieszy z tego, że dzięki funduszom gminnym wyborek dobrał swego. Prezentacji. Marceli.